Deftones zaczyna się od sceny, gdzie mamy takich czy liderów, czy liderki, tam wiecie, cała zabawa jest i tak dalej, i tak dalej. Jedna patrzy na naszego blond, przegrywa Lighta, okej? Okay? I ona jest hot. Jak się później okazuje, ona się nazywa Mia, ale never. Pada z nieba nagle notatnik i prosto pod nogi Lighta, okej? Okay? On bierze ten notatnik i ucieka, no bo wiadomo, deszcz. Trafia przy okazji później na ziomków, którzy znęcają się nad takim małolatem, okej? Okay? Chcą go po, wiadomo, wpada ta Mia i ona tam mówi, ja wam pokażę, no a wiadomo, jak to chłopak, który musi się przypodobać blasce, no to mówi, ja wam pokażę, ja wam rozwalę. I no, ziomeczek obskakuje koniec końców w pierdziel, bo mówi, że no co, pobijesz mnie? Nie pobijesz mnie, bo masz 18 lat, 2 lata nie zdajesz. Jeżeli teraz coś zrobisz, to ja cię machnę, to pójdziesz siedzieć. No a tamten nie ma nic ten, no dawali mu plaskacza i koniec końców. No ziomek chce robić na mózg, ale mu nie wychodzi, prawda? Koniec końców, no, ląduje nieprzytomny na podłodze, ląduje u dyrektora. I co najciekawsze, u tego dyrektora ląduje nie dlatego, że ktoś go machnął, tylko i wyłącznie ze względu na to, że widzieli stos odrabianych przez niego dla innych uczniów prac domowych, okej? Okay? Bo on sobie odrabiał prace domowe dla innych i przez to sobie dorabiał. No i cóż, ziomeczek, ten dyrektor mówi, że on nic nie zrobi, musisz zostać w kozie i koniec końców tamtemu chłopakowi się upiekło, okej? Okay? Co więcej, dowiadujemy się również tego dyrektora, że Light stracił ostatnią mamę i będzie to dość ważne dla nas wydarzenie. Niemniej jednak wracając, później na korytarzu trafia na tę laskę. Jak się okazuje, ta laska jest stadem, ona sobie będzie chuj, że chłopak ją tak, chodź kocha. No nie, Lighta jest niesamowite, ale to jest takie zrezygnowanie, co nie? I to jest takie, później ten Light jest w kozie, ok? On sobie chce otworzyć ten notatnik. No i cóż, sprawdza go, a tam jest regulamin. No i cóż, w regulaminie jest zapisane w ten sposób, że człowiek machnie, jeżeli wpiszesz jego imię i nazwisko, ale podczas wpisywania będziesz pamiętał, jak wyglądała jego twarz, prawda? Dodatkowo możesz wpisać sekwencję, które będzie on robił do momentu machnięcia. Czyli możesz powiedzieć, żeby na przykład obrabował bank, przyniósł tobie wszystko, pieniądze i dopiero machnął i możesz podać przyczynę tego, dlaczego machnął. No piękny sposób, ja bym został milionerem, ok? Sęk w tym, że nie można niczego zmazać. Znaczy, jeżeli już to wpiszesz, no to możesz każdy strażnik, bo tak się nazywa osoba, która będzie dzierżyła ten notatnik, może tylko raz spalić kartkę i w ten sposób odwołać Shinigami, albo inaczej Ryuka, czyli demona, którego również przyzywamy z notatnika, który jest demonem, powiedziałbym, że osobistym Lighta na ten moment, z którym, no, który ma niezwykłe pociągi, to jest słowo klucz do jabłek, ok? Je jabłka jak powalony. Można naprawdę sporo rzeczy porobić. Ja się zastanawiam tylko nad jednym, bo czy można wpisać długopisem i można to zmazać później? I co to będzie miało na celu? Czy wtedy ziomeczek kropie, czy nie, ok? Jakby to jest kwestia sporna i uważam, że bardzo mocno sporna. Dodatkowo jeżeli spróbujesz wpisać imię Ryuka, to wieszczę ci najgorszego, to znaczy nie najgorszego, po prostu według zeznań tego właśnie demona, najwięksi śmiałkowie dotrwali do 2 liter. Dlaczego? No już zaraz wam opowiem. No robią się generalnie później te dymy, okej? Wpada ten Ryuk, no i mówi, żeby wpisać imię i nazwisko tego ziomka, który pobił tego Lighta, no bo widzimy, jak się znęca nad drugą uczennicą. No i Light wpisuje to imię i koniec końców sposób kropnięcia. No i ziomeczek kropie, jakby drabina rozwala mu... Wiecie, o co chodzi, no nie muszę kontynuować. On chce zostawić ten notes i on mówi, że on nie chce tej mocy. To Ryuk mówi, że słuchaj, jeżeli zostawisz notes na 7 dni bez nikogo, to ja sobie znajdę innego strażnika. I teraz sęk w tym, że ten strażnik może go wtedy kropnąć albo może wykorzystywać to do niecnych celów. Jakby notatnik jest... nie jest zły ani dobry, jest neutralny, tylko zależy to od osoby, która go dostanie. Ten Light ma jakby dom i ten dom mi się wydaje, że on jest obok stacji kolejowej, nie wiem, bo tak strasznie to wszystko tam
trzęsło w pewnym momencie. No i jeżdżą tam pociągi i on ma tam ojca, okej? Okay? I ten ojciec jest policjantem, okej? Okay? I no nie dogadują się zbytnio. Ojciec, tak jak wcześniej wspomniałem, glina. Dowiadujemy się, że ma żal do kropnięciobójcy matki, okej? Okay? Który, jak się okazuje, wciąż żyje i ma się dobrze, ponieważ przez kruczek prawny i dużą ilość pieniędzy był w stanie się wydostać. Light w międzyczasie później po kolacji czyta cały regulamin i jest tam wpis, by nie ufać Ryukowi, okej? Okay? Ten w międzyczasie znowu przyszedł i zjadł masę jabłek. Jeżeli chcesz jabłko, no to wpadaj do mnie, kochany. Mówi o reszcie reguł w międzyczasie Lightowi. No i cóż, ziomek znajduje przy okazji w sejfie swojego starego zdjęcie tego sprawcy, tego napadu jakby na jego matkę. No i cóż, podczas właśnie wpisywania jego imienia i nazwiska mamy flashbacki na tego ziomeczka, który, jak się okazuje, później nóż mu w gardle stanął i niestety kropnął, tak jak Light zapisał. Młody się o tym dowiaduje później od ojca. Ojciec mówi, że no jestem w szoku, ale czuję niesamowitą ulgę i czuję, że jest sprawiedliwość w końcu na tym świecie. I no zaczyna się takie podbijanie swojego ego, gdyż już widzimy, że Light ma moc sprawczą. Na WF-ie Light jest wczytany w ten notes, okej? Okay? Widzimy obok cheerleaderki, które trzęszą dupami, chłopów, którzy tam grają sobie w kosza i podbija do niego ta Mia, okej? Okay? Dowiadujemy się, że Light nie nazywa się Light Yagami, tylko Light Turner, a ta babka, tak jak wcześniej wspomniałem, to Mia. Ona pyta, co to jest za notes, on jej go daje ostateczności. Ona, wiecie, on myślał, że jak da notes, to ona zauważy tego Ryuka. No niestety, Ryuk jest przyspawany jako do tego właśnie strażnika notesu, do Lighta. No i ona nie wierzy w to, co on tam mówi, że on ma moc sprawczą, no to on jej wali pokazówkę. Robią sobie, widzą TV i widzą ziomeczka, który jakby napadł na bank, coś takiego, no po prostu wziął sobie zakładników i wpisuje jego imię i nazwisko, patrząc na zdjęcie tego typa do notesu, do tego Death Note'a. I cóż, według tego, co wpisał Light, chłopak ma wyjść i coś ma go kropnąć, prawda? No i koniec końców tak się dzieje. Typa rozjeżdża policyjny wóz. On jej pokazuje to wszystko. Ona jest takim w szoku, bo wszystko toczka w toczkę się sprawdziło i zaczyna mu wierzyć. I wiadomo, jeżeli dziewucha widzi, że facet ma władzę albo pieniądze, to kolana albo nogi same się uginają. Albo prowadzą w inny kąt, rozwarty bardziej. Ona się jara, totalnie się jara. Mówi, będziemy mieli władzę nad światem. No to Jezus Maria, najgorsze, co można zrobić. I teraz typiara pewnie go owinie sobie wokół palca i będzie próbowała zrobić własne rządy. Bo tak jest zazwyczaj, co nie? Możecie mówić, że nie, ale to baby rządzą światem. Mimo, że, ale baby rządzą światem nie w ten sposób, który zazwyczaj się wydaje tym dziewczynom, które teraz walczą o wolność. Dziewczyny rządzą światem jakby z drugiej strony, czyli one są takim jakimiś, chłopaki to są marionetki, okej? Okay? Wracając, no jak pijawa się do niego przyssała, no w domu, no tam wiadomo, cimci, rimci jest, no, ona tam, wiecie, tam sobie działają, Boże, są takie lekcje, no, generalnie akcja wątła, okej? Okay? Kropią przy okazji poszukiwanych typów, no ona w tym momencie jest taka, Jezus Maria. Przechodzą, no masakrę, będą się tytułować, mówią sobie, że będą się tytułować, bo zorganizują sobie taki kult, okej? Okay? Oni będą wymierzać sprawiedliwość tam, gdzie policja nie może wymierzyć sprawiedliwości. Będą się nazywać Kira i będą szukać przestępców, tropić przestępców tak, by ludziom się nie chciało popełniać przestępstw i by sami wprowadzali siebie do więzienia, tak w skrócie olbrzymim. No cóż, w zamyśle szczytny cel, tylko nie wiem, czy osiągalny. Kira z japońskiego znaczy ta osoba, która przynosi kropnięcie, si, no wiadomo, ale to nie jest z tego powodu, bo podobno z rosyjskiego oznacza to światło, lajta. Ciekawe, chociaż ja szczerze powiedziawszy, gdybym w słowie Kira zamiast i usłyszał a, to bym się zdecydowanie bardziej bał. Pozdro dla kumatych.
Machają oni tych przestępców z całego świata, szefów, zamachowców, jakichś szefów generalnie band takich mega, mega przestępczych. Co ciekawe, skazani na... bo to w TV trzeba oczywiście rozeznać, piszą na murach właśnie Kira po japońsku, sami nie znając japońskiego. To właśnie jest tym bardziej dziwne. No i cóż, robią jego sekty, okej, okay, wyznania, no generalnie nawet ziomeczek Light nie boi się jakuzy i w Japonii robi niezłą rzeź po prostu w jednym z klubów. No i cóż, w tym japońskim klubie trafiamy na typa, który się tytułuje imieniem Al, który będzie tropił naszego Lighta. No mówi, że teraz będą wiedzieli, gdzie go szukać, że tak na dobrą sprawę ta Kira, czyli to słowo z japońskiego, jest po prostu w pewnym sensie decoyem, tak jak właśnie chciał Light, czyli po prostu trzeba szukać nie w Japonii, a na drugim końcu świata, w USA i zobaczyć, gdzie to się wszystko zaczęło. W aucie ten L, okej, okay, gada sobie z Watabim, bo tak się nazywa ten Japończyk, który jest obok, jest to jego, powiedzmy, opiekun, okej? Okay? Idą oni sobie do samolotu i lecą właśnie do owego USA. W biurze starego Lighta, po tym jak dowiedzieli się reszta, że to właśnie on przejmuje sprawę złapania Kiry, no jest olbrzymi burdel. I jak się okazuje, FBI chce z nim pogadać, bo właśnie ten typ L chcą jakby z nim razem współpracować. I mówią, że będą się łączyć w siłę, że to będzie olbrzymia fuzja i że mamy go pokonać razem. No i ogarnia, mówi ten L bardzo inteligentny sposób, że Kira jest w okolicy, bo to wszystko zaczęło się właśnie od Seattle. Light ogarnia w międzyczasie, że powstała strona jego wyznawców, gdzie wstawiają foty kropnięciowców i mówi, że no generalnie no jest wszystko fajnie, pięknie, no mamy wpisywać te imiona i nazwiska i ma być dobrze, ale zauważcie, że to może prowadzić do korupcji. Czyli na przykład, jeżeli ktoś machnął ci dziewczynę, to znaczy wycim ci rimciał, ty chcesz się na nim zemścić, wstawisz zdjęcie i powiesz, że to jest seryjny jakiś ziomeczek, prawda? No i w ten sposób Light próbuje się tłumaczyć tej mi, a ta mija mówi, a co by było, gdyby mi nie wycimcirali, też byś machnął? No mówi, no też bym machnął. I ona tak, no to jest argument ad personam, no ale z drugiej strony tyle wiemy, ile nas sprawdzono, nie mogę mówić o danej sytuacji, jeżeli jej nie przeżyłem, prawda? Nie mogę mówić, jakbym się zachował w danej sytuacji, jeżeli jej nie przeżyłem. Babka ewidentnie nim zaczyna bardzo ostro srodze manipulować. Jego stary spotyka się z tym Alanem Walkerem, wersja taka, można powiedzieć, że dla ubogich, i mówi, że Kira jest stąd i po tej akcji potwierdzenia, jakby tej, którą mieliśmy dla Mii. I ziomek chce pogadać, ok? Z Kirą w TV, ten L. Odpala sobie Light to TV i widzi, że no pejtuje cholernie, co nie? No ale dobrze ogarnia, że, bo ten L nie pokazuje twarzy, ani nie znamy jego imienia i nazwiska, przez co Light nie może go kropnąć, co dla L jest ostateczną wskazówką, że kropnięcia wynikają tylko i wyłącznie z tego, że trzeba znać imię i nazwisko i twarz ofiary. W nocy później ten Light gada z ojcem i pyta o tego Ela. No mówi, że Kira dostanie wyrok w najgorszym wypadku, jeżeli dowiedzą się tylko, kto tą właśnie ową Kirą jest. Dowiadujemy się, że przy okazji ten syn, tak, ten Light będzie obserwowany przez ludzi Ela, ponieważ wszyscy mówią, że to może być on. Już zaczynają się powoli zbierać ciemne chmury nad Lightem. Przy okazji mówi, że on nie chce, że on już chce to przestać, że on już nie chce być Kirą, no ale oczywiście baba dokręca śrubę i mówi, no jak to nie możesz, no jak to nie możesz, my musimy robić dalej, my musimy robić dalej, pomagasz ludziom. No tak na dobrą sprawę, ona chce spełnić swoje oczekiwania, okej? Okay? Ona wpycha chore ambicje w chłopa. Taka jest prawda. To jest tak, jak zazwyczaj, wiecie, matki wpychają ambicje w swoje dzieci i później dzieci są nieszczęśliwe. To ja mogę wiedzieć, no przecież ja jestem tylko facetem, ja się nie znam, to przecież dziewczyny wiedzą najlepiej. Wicedyrektor sprawy machnął na zawał nieoczekiwanie, a dodatkowo agenci FBI, którzy byli blisko w jego okręgu, też, z tym, że oni idą, poszli sobie zorganizowaną grupą i postanowili skoczyć z tego dachu, którego miałem zostać. Nie, dobra, nie. No ale powiedzmy, że z tej samej wysokości, którą widzieliście na kilku poprzednich odcinkach, dwóch odcinkach temu. Wracając, dowiadujemy się, że Ryuk machnął tych ludzi, ale i sam z siebie jakby. To okazuje się być nieprawdą, bo to ja ich machnąłem. Ja mam ten Death Note.
zdziwieni, to ma się ten Death Note i sobie wpisuje tam jakiś ludzi. Jeżeli macie jakieś sugestie, kogo tam można wpisać, to dajcie mi śmiało znać. Dowiadujemy się, że również nie tylko Ryuk może wpisać to imię do notatnika. Imię do notesu może wpisać dosłownie każdy, kto ma dostęp. Po prostu strażnik tylko widzi tego Ryuka. Jest to coś niesamowitego. No i cóż, potem jest konfa starego i podczas konfy starego w TV prowokują tego Kirę, okej? Jakby to jest taki ostateczny przetarg, żeby pokazać, no słuchaj, pokaż mi się, albo cię machniemy. No to wiecie, taka standardowa gadka. Wracając, później Light mówi, że nie, już koniec, ja nie chcę, a baba mnie ma i powie, no musisz. I wiecie, jak to później się kończy. No i ma wahać się ten Light, no bo później musiał machnąć swojego tatę. No załóżmy, chcielibyście machnąć swojego tatę? No chyba nie. Kira to Light. Tak uważa L, gdyż iż ponieważ nie machnął właśnie tego policjanta, którego wszyscy znają mi nazwisko oraz twarz. Ten przy okazji mówi o tym z L-em, bo widzą się w restauracji i czyta w międzyczasie po tym, jak oni się widzą, czyta o tym Ryuku jakby z legend japońskich, prawda? No, odpierdziela mu totalnie, okej? Okay? Oboje wiedzą, na czym stoją, ale Light pyta, a co jeżeli nie zrozumiesz tego, jak to działa? I sugeruje, że jeżeli machną tą Kirę, okay, czyli go w sumie, to czy nie znajdzie się gorszy psychopata, który będzie robił zdecydowanie gorsze rzeczy. No i cóż, L ma wywalone, pokazuje mu twarz i dalej pierdzieli swoje. Przy okazji mało lata później, wiecie, bo oni się tam pokłócili, wielka miłość została zerwana, mało lata oczywiście, no słuchaj, głupio wyszło, no nie chcę, żebyś mi wpisał, ale z drugiej strony chcecie, jaram się, ja będę kimś, wiecie, o co chodzi. No i wpada i mówi, że byście mnie mówili, życie nie ma sensu, ja jestem ten, ja chcę być do przemiana. Ja mówię, no i to jest wzrok szukający rozumu, jak u polonistki. No i wiecie, no i zapisują się tam, wiecie, no godzą się, no i znowu jest cimci rimci, no i to jest masakra. No i cóż, zapisują, że ten jakby opiekun tego Ela, Watari, ma machnąć, tylko że ma machnąć za 2 dni, a podczas tych 2 dni on ma zająć się sprawą tego Ela i ma odszyfrować jego tożsamość i ma do nich dzwonić na numer telefonu podany tam i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, ten Watari do nich dzwoni, bo numer mają wpisany w pamięci jakoś, bo tak się wpisało w notatnik, to on wtedy dzwoni na ten numer. No i cóż, on tam mówi im, że El jest sierotą, która była wychowywana w elitarnym jakimś kopule i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, on ma jechać do tego sierocińca, żeby znaleźć te papiery na Ela, żeby znaleźć jego dokładne imię i nazwisko. No i cóż, El ogarnia, że po tym jak to się wydarzyło, okay, że Watari uciekł, okay, czyli ten jego opiekun. On jest mega wkurzony i widzi, co się dzieje, że to już jakby wjeżdżają mu na prywatę, prawda? To już jest sprawa prywatna, że tutaj już trzeba działać, prawda? Prawda? Jezus Maria, no dużo słowa, prawda. Oni tam mają w międzyczasie ten Light, ojciec tam Mia mają taką swoją posiadówę, można powiedzieć. Na tą posiadówę wbija L i mówi, że masz oddać Watariego Light. A on mówi, że to nie jest moja sprawa. No generalnie sporo policji przed domem Lighta, no zabawa przednia, prawda? I cóż, no ten ojciec tego Lighta mówi, że masz wynować z domu, gnoju, i tak dalej, bo ten L to jest małolat taki w wieku Lighta, można powiedzieć, tylko że elitarny. Okay. No i cóż, Watari ma ten niby legendarny sierociniec namierzony, po tym jak się dowiadujemy na imprezie, wiecie, przed imprezą studniówką. No studniówkę uwielbiam, kocham studniówki, żałuję, że roczniki teraz nie mogą skorzystać ze studniówek, uwielbiam, studniówki są dla mnie zarąbistą zabawą do machnięcia sobie kilku kielonów ze swoimi ulubionymi nauczycielami. Uwierzcie mi, że tak się dzieje. Wracając, Watari ma ten legendarny sierociniec u siebie, w którym się tam szkolił ten L, no i szuka, ale powoli mu już zaczyna brakować
czasu. Przy okazji temu Elowi mega odwala. Jest studniówka, jest ten bał absolwentów, wszędzie pełno FBI, no ciekawa studniówka. Moja studniówka raczej była tym jedną z takich, nie była jedną z porządniejszych. Studniówki są zawsze tą fajną opcją, gdzie możesz się z nauczycielami tam pierwszy raz, żałuję bardzo mocno, że wasz rocznik nie ma i w ogóle te wszystkie roczniki pandemiczne nie mają studniówki. Naprawdę, żałujcie. Wracając, Watari szuka, nadal szuka. Przy okazji ta młoda Mia z Lightem robią pułapkę, no bo Light miał mieć kapelusz na sobie i w ten sposób FBI patrzyło, o jest. No i teraz Mia ma zatańczyć z ziomeczkiem, Light oddaje mu kapelusz. No i cóż, tamta tańczy, odwraca uwagę, a Light idzie do szafki i bierze notes, ok? Idzie do i patrzy, bo idzie sobie do kolejnego pomieszczenia, patrzy. Ktoś wyrwał stronę z Watari. I przy okazji, kiedy Watari dzwoni, żeby podać tożsamość Ela, no cóż, Light nie może spalić strony, nie może odwołać tego, żeby Watari został kropnięty i no, zostaje rozdziurkowany ten Watari, prawda? Zanim powiedział tożsamość Ela. El, dowiedziawszy się o tym, że jego ziomeczek został rozdziurkowany, no po prostu wkurzył się mega i mówi, że teraz to już jest sprawa prywatna, ponieważ kropisz jego rodzinę, okej? Okay? I postanawia jechać 1v1 z Lightem. Light jest mega wkurzony, bo mówi, gdzie jest ta strona? Ta strona również ma mocy, można tam wszystko zapisać, prawda? No i cóż, dowiadujemy się, że no jedyną osobą, która byłaby w stanie, z tego co Light wydedukował, była Mia. Więc to Mia oderwała stronę, biegnie do tej Mii, mamy niesamowicie zarąbisty soundtrack. No odwaliła, koniec końców, odwaliła. No i cóż, wzięła kartkę i wpisała na nią również tych agentów na tej wyrwanej kartce i tego wicedyrektora, gdzie Light nie wiedział, co się właśnie stało i myślał, że to Ryuk zrobił, prawda? Mówił, że wpisała również na tej kartce go i że o północy serce Lighta przestanie bić, prawda? I Light był już przerażony, ale powiedziała również, że przed północą przekaże jej notatnik. I tu już widać, że powoli wchodzi ten wpływ tego notatnika. Chce jej ten notatnik oddać jakby, okej? Okay? I jeżeli ona dostanie ten notatnik, to ona spali tą kartkę i wtedy Light przeżyje, ale ona będzie nową właścicielką, nową strażniczką tego notatnika. I wtedy ona przejmie władzę nad światem. No. Baby. El jest wkurzony, jedzie na tą imprezę, jedzie go machnąć po prostu tego Lighta. No i cóż, ojciec Lighta chce przy okazji, bo ten grozi jemu synowi, w sumie Meksyk się dzieje, okej? Okay? Light podczas tego, gdzie El go tam szuka, jest w sali i on coś tam wypisuje, jakieś imiona, które znalazł w internecie, na tej swojej stronie dla wyznawców i spierdziela. I to, co zrobię w tym momencie jest bardzo ważne, ale dowiecie się dlaczego na końcówce filmu, bo to jest game changer. El tam biegnie, no generalnie jest scena pościgowa, no Meksyk cholerny, co nie? El również ma takiego laser guna i kiedy El już praktycznie złapał tego Lighta, ziomeczek postanawia, kiedy dowiaduje się, bo El mówi, że to jest Kira, temu ziomeczkowi, który tam był na kuchni, to ten kucharz jakby ratuje tego Lighta, ratuje tą Kirę i mówi, że jest jego wyznawcą. I Light zabiera ten laser gun Elowi, El jest totalnie, no nieprzytomny jest, prawda? Okej? Biegnie sobie na diabelski młyn, na którym już czeka Mia. No, na pierwszej randce tam byli, okej? Idą na ten diabelski młyn, wchodzą jakby, no piersi wchodzą, co nie? Znaczy niby jest zamknięte, ale on grożąc tym laser gunem, odpalają ten młyn. FBI nie może nic zrobić, bo oczywiście są na diabelskim młynie, cały mechanizm został rozwalony. No i cóż, dobiega prawie północ, no i on jej oddaje tą książkę, prawda? Ale mówi przy okazji takie ckliwe gadanie, że jeśli mnie kochasz, to nie weźmiesz tego notatnika. I to już ja myślałem takie, że to jest takie po najmniejszej linii oporu jadą. Jakże się myliłem. Otóż okazuje się, że
on wpisał jej imię do notesu i oboje mają jakby odwalić, okej? Oboje mają zostać machnięci. Jak się okazuje, no... Felicita jest grana, okej? Bo oboje mają zostać machnięci, tak jest Felicita! Wiecie, o co chodzi, takie Felicita, grande amore. Grande amore, super jest. To koło zaczyna się coś tam z nim dziać, ten Ryuk to koło jeszcze dodatkowo rozwala. I cóż, ona tam wisi, dindo na nim, on tam mówi, ja cię nie puszczę, ona puść mnie, no ja tak ją puścił, co nie? On sam leci do wody, w ocean, notatnik leci razem z nim, no, ta w kwiaty leci, od razu machnęła na miejscu, ten w ocean, ja mówię, już kropnął, notatnik leży na plaży, jakiś taki, nie wiem, jakiś ziomeczek bierze ten notatnik, no Meksyk, co nie? Wpada L przy okazji, no widzi, no Boże, no już ta dwójka kropnęła, ten Light też na to wygląda, że kropnył i tak patrzy, ta kartka z tego notesu mi, tak wiecie, spado do beczki, która się poli i kartka się spoliła z Lightem. Light przeżył, ja pierdzielę, ale fart, co nie? I o tak mówię, o mój Boże, i ten L mówi, co tu się dzieje? Przecież tam był, i on tak patrzy, że tam było wpisane, że serce Lighta przestanie bić o północy. Jest takie... Dalej mamy 2 tygodnie później. L widzi 4 samokropnięcia, których nie może nikt wyjaśnić, żadna sekcja i tak dalej, ale są one w 40, no 2 tygodnie po tym, jak ten Light się znajduje w śpiączce, prawda? Więc na to wychodzi, że to Light tego nie robił. Co nie? Light nic nie ten. No jakże się myli ten L. No i ten L ma niby przez to, że tak dużo zrobił dla rządu amerykańskiego, go nie skażą, no ale odwalił i ma stąd odlecieć jakby, okej? Okay? Ma iść zupełnie na inny kontynent, prawda? No i cóż, mamy tego Lighta w śpiączce i do tego Lighta przychodzi ten rybak i oddaje mu notes, ja takie... Ale to jest jeszcze nic. Light się budzi i widzi, że ma ten notes, bierze go tam za poduchę. Później ma wspomnienia po czarnej takie... Ale z drugiej strony widać, że to jest taki ziomeczek, który tylko tam wiadomo był z nią, bo by se chciał pocimci rimciać, a no... No cóż, no głupia baba, no ale no Light jest geniuszem, okej? Okay? Uważam, że L jest również geniuszem, to są takie, wiecie, szachy. Cóż, wpada stary, okej? Okay? Stary tam mówi, że dlaczego nie powiedziałeś, że ty jesteś Kirą? L wpada też przy okazji, mówi, że... mówi też ten stary, okej? Okay? No bo ten L tam wpada niby na lotnisko, ma odlecieć, prawda? Ten stary mówi, że ja wpadłem na to, że jesteś Kirą po tym jak zobaczyłem, że ukradłeś foto, wycinek gazety z tym foto tego machnięciowca mojej żony, twojej matki, okej? Okay? I wtedy zacząłem już łączyć wątki i się dzieje trochę, co nie? No i mówi, że dlaczego mnie mówiłeś, już to prawda, nas tylko wyzwoli i tak dalej i Light mówi, ale byś nie uwierzył, co nie? No i on tam mówi, ja ci uwierzę, synu, no to Light mu mówi całą prawdę, no i ta prawda jest dopiero chora, posłuchajcie, otóż okazuje się, że mówi, że no 10k IQ pomysł, ogarnął akcję, że skoro Mia go wpisała do tej swojej strony, którą wyrwała z tego notatnika, to on zrobi tak, że weźmie z tej strony swoich wyznawców 2 ludzi, jednego doktora, który był skazany za napaści różnego rodzaju oraz jednego łysego rybaka, rybaka albo listonosza, który był skazany za mole, wiadomo, dzieci, no i cóż, miał zrobić coś takiego, że ten lekarz ma zostać kropnięty za 2 dni, wpisał to w dzień tej imprezy, że ma zostać kropnięty za 2 dni, ale w ciągu tych 2 dni ma znaleźć Lighta, wyłowić go z morza, kiedy on sobie spadnie z tego oka, ma go uratować za pomocą swoich schodów w szpitalu, ma go trzymać w stanie śpiączki przez 2 tygodnie, a przy okazji przez te 2 tygodnie ten drugi ziomeczek, ten listonosz, ma wpisane, że w ciągu 2 tygodni kropniesz, ale masz znaleźć notatnik i masz wpisywać imiona jakichś tam rabusiów i tak dalej, czy wszystkich jakichś takich mord, wiadomo,
których znajdziesz w TV i ziomeczek to wpisywał. Przez to właśnie L miał takie, ale to nie może być light, no bo nadal ludzie kropią. A to na to wychodzi, że to po prostu light zaplanował, że druga osoba ma wpisywać i później ma mu oddać notatnik. Ja takie 10K IQ! I potem tamci, kiedy tamten przestanie go podtrzymywać w śpiączce, on ma skoczyć z dachu, ten doktorek, a drugi ma samokropnięcie popełnić przez jakieś tam wdychanie spalin, okej? Okay? Ale przy okazji przed tym wdychaniem spalin ma oddać mu notatnik, który właśnie oddał, prawda? I ja mam takie... Jezus! Ja miałem takie... Chcę więcej, co nie? Później cóż, on mówi, że on będzie nadal trzymał ten notes, widzi tego Ryuka, że ten Ryuk jest jakby do niego będzie przyspawany. No i cóż, ten L w międzyczasie wysiada z samolotu i mówi, że ale ten Light mi mówił, że przecież była taka jakaś strona i że to jest od podręcznika, w podręczniku od algebry ona jest. I on się włamuje do domu Lighta i on znajduje tą kartkę, na kartce, na której jest zapisane są imiona i nazwiska tych wszystkich, których on machnął. I wiecie, i L mówi, no to teraz sprawa zaczyna się od nowa. I ja mam takie... O cholera! On teraz ma znowu moc i on też może ich kropnąć. I teraz co? Będzie wpisze tego Lighta Warnera czy Lighta Yagami i takie... No i też przy okazji widzimy, a może on dostanie własnego Shinigami, może on dostanie własnego demona, może on dostanie własnego Ryuka, albo się podzielą tym Ryukiem jak karmą, znaczy nie chcę mu łączyć Borutę. I on masz takie, co się będzie wydarzyło, bo on ma kartkę, a on ma notes i obydwoje mają tę samą moc. I co dalej? Co dalej? Co będzie w drugiej części? Czy El go machnie? Czy El dostanie własnego Ryuka? Czy El dostaje własnego Shinigami? O tym dowiemy się w drugiej części.